Dzień dobry, z tej strony Detektyw Epeku1 i dzisiaj zaczynamy kolejny już odcinek z Outlands na moim kanale. Tak więc nastały ekscytujące czasy na naszym serwerze. Dlaczego? Pozwólcie, że wam pokażę. Tak więc wejdźmy przez portal. Uwaga, uwaga, uwaga. Kompletnie inne miejsce w netherze niż poprzednim razem, bo pamiętacie, poprzednim razem byliśmy gdzieś tak jakoś nisko, było mnóstwo portali dookoła, a teraz nie ma tutaj kompletnie nic. Także, gdzie jesteśmy? Pewnie zadajecie sobie pytanie. Spójrzcie na to. Jesteśmy w Minecrafcie 1.16.1. Wiem, że wyszło już 1.16.2, aczkolwiek z pewnych względów postanowiłem zostać przy 1.16.1. Tak, żeby mi wszystkie mody, replay mod i inne takie badziewia działały na razie. Jak wyjdą na 1.16.2, to podejrzewam, że się przeniesiemy. A na razie, no jakby na dole widać tylko bezdenną pustkę. Także pozwólcie, że sobie to przybliżę. Video settings. O, powiedzmy 19 czanków, choć jest to stosunkowo wymagające dla mojego sprzętu. Okej, tam widać jakąś małą wysepkę, tam widać jakiś ląd po prawej, widzicie, no nie? Dobra, to będzie ciężkie dostawać się do nowych ziem. Także poczekajcie, pozwólcie, że zrobię to powoli. Okej, najlepiej zrobię, jak będę nosił elytrę, bo w razie czego będę mógł po prostu wystartować i się uratować. Dobra, czyli tam mamy Crimson Forest. Pozwólcie, że jeszcze powiększę. Tak więc video settings 26. Okej, tam mamy tego gasta, który robi krzyku. I tak to chyba nadal nic nie widać. Tak, tam jest nadal ocean lawy. No czyli tam są jedyne tereny, które na razie u nas widać. Dobra, no to jest to troszkę skomplikowana sprawa. Nie jest to przyjemny spawn w netherze. Trzeba będzie zbudować jakieś fajne schodki. Dzisiaj chciałbym pokopać, jakby to powiedzieć, starożytne odpadki, jakoś tak się to nazywało. Po prostu neteryt. Chcę kopać neteryt, chcę zdobyć neterytowe rzeczy. Okej, słyszę gdzieś pigliny. O kurde, tam jest piglin, a ja nie mam złotej zbroi. Nie mam złotej zbroi. On po mnie idzie! Teleportuj się! O Jezu, dziękuję. No i tak, i wychodzimy w portalu u diody w bazie, więc to jest szczegół, którym trzeba się będzie zająć. A teraz zastanawiacie się, po co mi te shulker boxy tutaj? Otóż potrzebuję piasku. Potrzebuję piasku i potrzebuję prochu. Na co? Żeby zapełnić tą czerwoną skrzynkę. Co w niej chcę zebrać? TNT. Podejrzewam, że duża część z was już się domyśliła. Też to troszkę kolorystycznie zrobiłem. Po co mi TNT? Powiedziałem, że chcę kopać neteryt. A najłatwiej jest to robić właśnie tym. Niektórzy używają łóżek, które też eksplodują w neterze. Ja preferuję mimo wszystko TNT. Tak więc skorzystałem z mojej farmy creeperów. I teraz detektyw z przeszłości pokaże wam, ile tego nazbierałem. Tak więc dostałem zadanie pokazać wam, ile nazbierałem prochu, więc tak. Więc tutaj mamy shulkerboxa i tutaj mamy shulkerboxa i tutaj jeszcze 1,5 stacku prochu. Także farma działała bardzo fajnie i przekazuję z powrotem głos detektywowi z przyszłości. Dziękuję, detektyw. I teraz muszę nazbierać troszkę piasku, także pokażę wam to w fajnym timelapsie, bo czemu nie, trzeba jakoś fajnie zacząć 1.16. Ale najpierw muszę znaleźć jakieś tereny, gdzie da się zdobyć dużo piasku. Dla osób zainteresowanych, do czego będzie prowadzić podpalanie tego wielkiego czegoś, spokojnie, nie zapomniałem, podpalamy blok dzisiejszego odcinka. Proszę bardzo. A jakby się ktoś was pytał z Outlands, kto zdewastował pobliskie plaże? Nic nie wiecie, ok? Nic nie widzieliście, nic nie słyszeliście. To po prostu jakoś tak się samo stało. Taka umowa będzie pomiędzy nami, ok? Dziękuję. A teraz w temacie piasku. Mamy dużo piasku.
Otóż mamy dwa pełniusieńkie shulker boxy piachu. Także teraz postawimy sobie ender chesta, wyjmiemy dwa pełne shulker boxy prochu i teraz postawimy jeden czerwony shulker box na gotowe TNT. Myślę, że tyle na spokojnie wystarczy. To jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, prawie 7 staków. Nie zużyłem wszystkich materiałów, myślę, że na spokojnie mogę sobie na przyszłość zostawić. Tylko pozwólcie, że zestakuję ten piasek, nie tyle co zestakuję, a po prostu przeniosę do drugiego shulker boxa, bo może akurat mam w nim tyle miejsca, żeby po prostu korzystać z jednego na raz, co byłoby dużo wygodniejsze. Chyba mam tyle miejsca. Tak, na spokojnie. Jeszcze mamy miejsce na 48. Także teraz muszę sobie to wszystko zgarnąć. Siekierkę mam. Dobrze. To tak. Teraz trzeba się będzie wybrać do Netheru. I mamy jeszcze jedną ważną misję do wypełnienia. Otóż trzeba namierzyć nasz end. Ponieważ trzeba znowu połączyć jakby Netherem te tereny z endem, ponieważ w endzie mamy naszą, jak na razie, jedyną ekspiarkę i jest to całkiem potrzebne, żeby odzyskać do niej dostęp. Na szczęście nie jestem kompletnym cymbałem. Zanim przełączyłem na nową wersję, zapisałem sobie koordynaty, gdzie w Netherze powinienem postawić portal. Albo to nie w Netherze? Chyba w prawdziwym świecie zapisałem, gdzie powinien być portal prowadzący do endu. Także teraz trzeba będzie go po prostu postawić na zapisanych przeze mnie koordynatach. Także sprawa jest dużo łatwiejsza. Nie musimy znowu odwalać pełnej akcji z przenoszeniem. Jakim przenoszeniem? Rzucaniem oczu endu, gdyż jest to najzwyczajniej w świecie po prostu niepotrzebne. Także teraz trzeba będzie odszukać. Może akurat mam jakieś materiały albo... O właśnie, tego potrzebowałem. Chciałem znaleźć jakieś złote budki, ponieważ wybieram się do Netheru. Tylko tak. Myślę, że to mogę odłożyć, to. Wiem, teraz robię kompletny syf w moich skrzynkach, ale aktualnie w tej sekundzie nie chce mi się tego porządkować. Zrobię to kiedy indziej. Także teraz myślę, że na spokojnie mogę lecieć i robić moje pierdółki w Netherze. Dobrze, niech się dzieje. Czy ja mam w ogóle moje TNT? Oczywiście nie wziąłem TNT, bo po co mi TNT? Także za sekundkę będę naprawdę. Dobrze, tak więc dotarłem już do Netheru. Tym razem mam moje TNT i myślę, że powinienem zacząć od zarysowania jakiejś bramy. Takiej naprawdę wyjątkowo prostej, żeby było wiadomo, gdzie wlatywać. Wracając z wypraw, po prostu zrobimy taki duży prostokąt z cobblestone'a. Nie mam pojęcia, czy będę w stanie rzeczywiście przez to przelatywać, wracając z wypraw, ale cóż, zrobimy tutaj jeszcze taką małą platformę lądowania na wszelki wypadek, jakbym podlatywał od innej strony. Także na tym będzie się dało na spokojnie wylądować. I teraz przypomniałem sobie też, że koordynaty zapisywałem rzeczywiście w Netherze, a nie w prawdziwym świecie, w overworldzie. Czyli teraz musimy się przenieść na koordynaty 266, 67, 217. Jest to kawałek drogi stąd. Przy okazji kończą mi się fajerwerki. Mam nadzieję, że będę w stanie przetrwać na 46. A teraz cóż, trzeba się modlić, żebym przetrwał. Kurde, jakie to jest przerażające doświadczenie. O kurde. Dobra, jestem, wylądowałem. Okej. To teraz myślę, że tak. Nie zapisałem tam koordynatów, oczywiście, bo jestem naprawdę mistrzem. Na szczęście mam widoczne na nagraniu, jakie były koordynaty tamtego miejsca, więc na spokojnie będę mógł tam wrócić. Ale w razie czego zrobię sobie zrzut ekranu właśnie teraz, właśnie tutaj.
patrząc się w odpowiednim kierunku, tak, że jakby coś poszło nie tak, to mogę się zawsze wrócić. I teraz tak, lecimy tutaj. I to są koordynaty 266, 217. Okej, panie i panowie, wielka chwila prawdy. Dokopałem już sobie tutaj schodki, żeby móc wygodnie wchodzić i wychodzić. Zapalamy portal. I teraz czy będzie działało? Działa. Działa. No i proszę bardzo. Mamy połączenie z Netherem na nowo. Tak więc teraz się tutaj wrócę. Mam nadzieję, że portal jest rzeczywiście dobrze podpięty i nie przeniesie mnie gdzieś kompletnie w inne miejsce. Okej, wszystko działa cudownie. Także teraz musimy to jakoś obudować, żeby było doskonale wiadomo, gdzie się schodzi do endu. Na razie w bardzo prostej i tandetnej formie. Po prostu obudujemy wejście cobblestone'em, żeby stworzyć taki fajny prostokącik. Dobrze, i teraz muszę się udać na wysokość 15 i zacząć wysadzać, żeby zdobyć neteryt. Tak więc, cóż, let's go down, down, down. O, tutaj możemy w sumie spróbować do tego kanionu wejść. Okej, to wygląda na całkiem spoko opcję. Tylko, no ten upadek mógłby mnie zabić, myślę. Może nie z Feather Falling 4, ale mam na sobie zwykłe złote butki. Wiecie co, spróbuję. Ha, to może być ciężka akcja. Dobrze, no co, skaczę. Okej, to się udało. Udało się, jest pięknie. Jestem na wysokości 42, czyli wciąż za wysoko, żeby kopać neteryt. W sensie neteryt może być gdziekolwiek, ale podobno najlepiej go kopać na wysokości 15. Choć jest wtedy też ryzyko, że się wleci w lawę. No ale cóż, trzeba się podejmować jakiegoś ryzyka, żeby osiągnąć sukces. Okej, mamy... O, już się podjarałem, że to jest ten. Że to starożytne odpadki, a to tylko... No i prawie powiedziałem po prostu angielską nazwę tego samego. A to zwykły Blackstone. Dobrze. No i proszę państwa, jesteśmy. Jesteśmy u celu. Teraz pozostaje mi tylko kopać tunel przez siebie. Przez długi, długi czas. I przetrwać. Przetrwać. Potem postawimy tutaj TNT. I wysadzimy całość. Wysadzenie całości myślę, że nagram na timelapsie z replay moda. Może. Chyba tak, bo będzie to interesujące. A na razie będę nagrywał całość. Na zwykłym nagraniu, żeby w razie czego, jak złapię coś ciekawego, godnego pokazania, to żeby to tutaj było na nagraniu. Tak więc, na przykład taką wypływającą lawę, która próbowała zniszczyć moje życie. Dobrze, dokopałem się do jakby takiego końca, po prostu nie nazwałbym tego kompletnie końcem, bo to nie ma sensu, bo tutaj nie ma końca, ten świat leci prawie w nieskończoność, ale jest przede mną stosunkowo dużo lawy. Także myślę, że teraz na spokojnie możemy powoli zacząć stawiać TNT. I doszedłem też do wniosku, że nie nagram tego replay modem, gdyż wysadzanie dużo TNT jest bardzo obciążającym sprzęt procesem. A nagrywanie jeszcze tego dodatkowo modem, który jeszcze przy okazji też obciąża bardzo sprzęt, i później zedytowanie tego wszystkiego, to po prostu jest... za dużo, nie tylko dla mojego urządzenia, ale też i dla mnie, bo dla mnie to będzie teraz duży stres, że ja mogę stracić wszystkie rzeczy, a przy okazji po prostu mój procesor tego nie przeżyje. Wysadzania tyle TNT, choć oczywiście nie będzie tego teraz zbyt dużo. Chyba jesteśmy pod Warped Forest, bo mgła przede mną jest niebieska. Jak widzicie, zwykłe nagrywanie bardzo obciąża mój sprzęt, bo widzicie, że mam 30 FPS-ów, często schodzi poniżej tego, na jakieś 27. O, albo 26, tak jak teraz. Także wolałbym nie robić tragedii. Także przepraszam, bo obiecałem, że zrobię to replay modem, żeby to fajnie wyglądało. Ale to może być po prostu za dużo. Dobrze, to teraz wielka chwila prawdy. Pozwólcie, że wyłączę to. I teraz wychodzę stąd, wychodzę z tej jaskini. Wychodzę z tej jaskini. Błagam, błagam, sprzęt przeżyj. Serwer przetrwaj. Czy ja je postawiłem w zbyt dużych odległościach? Ancient Debris! Jest! Pierwszy neteryt! Postawiłem je w zbyt dużych odległościach, ale mamy pierwszy neteryt.
O mój Boże! Jaki ja jestem podjarany! Pierwszy raz w życiu wykopuję neteryt na survivalu. Dobrze. To się całkiem długo wykopuje, ale jest hidden in the depths! O mój Boże! To tak. Muszę postawić tutaj ten netherrack. Tutaj to. Okej. I teraz muszę się tam jakoś dostać bezpiecznie. Okej, to teraz tak. Muszę to wysadzić jakoś logicznie. Błagam, niech teraz to rzeczywiście zadziała. Dobrze, to teraz rozglądamy się za netherytem. Bo może być wszędzie. W każdej pojedynczej ściance. Przy każdym pojedynczym bloku. To jest stosunkowo rzadka ruda, więc mimo wszystko nie znajdę jej od razu. Ale cóż. Muszę się rozglądać. Muszę szukać. O mój Boże, szkielet. Ja jestem koło lawy, a tam jest szkielet. Dobra, zobaczmy, czy dorzucę i nie zniszczę sobie trójzębu. Bo jeżeli mój trójząb wleci do lawy, to ja nie jestem pewien, czy one są w stanie stamtąd wrócić. Pozwólcie, że spróbuję rzucić. Nope, za wysoko. Jest! Oh shoot, on rzuca przez lawę! Nie pomyślałem o tym. Dobrze, spłonął. O mój Boże. No cóż, naprawdę nie wygląda to obiecująco. Mam nadzieję, że znajdę coś po drodze. Że na przykład teraz z miejsca, gdzie jestem, po prostu tego nie widać. Miejmy taką nadzieję. Bo jeżeli nie znajdę kompletnie ni... O, no proszę bardzo. No to co? No to koniec narzekania. I będę miał jeszcze jedno dodatkowe. Przejdę się do końca tego tunelu, zużyję całość. Tam widzę kolejne ancient debris. Także na spokojnie mamy wszystko, czego będzie mi potrzeba. A teraz po prostu wykopię to, co... jeszcze jakby zostało i może uda mi się troszkę sprzedać. Może nawet sprzedam sztabki, a nie rudy. W zależności od tego, ile jeszcze tego uda mi się dokopać. Chowamy się za rogiem. O, no, dostałem pół serduszka obrażeń od tego.
I jest tam. O kurcze. Ostatnie TNT wysadziło jeszcze i otwarło dodatkowe Ancient Debris. I chyba idealnie mi starczy na sprzedanie aż jednej sztabki. Ale mogę za to pociągnąć całkiem dużo kasy, bo mimo wszystko jest to bardzo dużo roboty. Kopałem przez około godzinę, trochę ponad, patrząc na to, ile mi pokazuje program. Teraz trzeba się tylko wrócić, a jest to długa droga przez wiele, wiele miejsc przepełnionych lawą. Także miejmy nadzieję, że nie zginę. Miejmy nadzieję, że nie spłonę w lawie i że nie zespawnowało się nic, co będzie chciało mi zrobić dużą krzywdę. Dobrze, tak więc jestem już w bazie. Wróciłem z Netheru, było troszkę strasznie, jak musiałem wylecieć przez tą kobylstonową ramę, prawie zginąłem, ale jak widzicie już się prawie przepaliło wszystko co miałem. Udało mi się wykopać 41 Ancient Debris, co jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem i tutaj przepalam rudy netherowego złota, bo okazuje się, że jak wykopie się je z Silk Touch, to można je przepalać na zwykłe sztabki, co się dużo bardziej opłaca niż wykopanie tego zwykłym kilofem, bo tam wtedy dostaje się tylko samorodki. I z tego co mi się wydaje, to nawet z fortuną to wychodzi mniej niż pełna sztabka na rudę. Więc myślę, że to się mimo wszystko bardziej opłaca, bo tylko muszę temu dać czas, żeby się przepalić. Albo mogę po prostu zrobić tak. I rozdzielić to na trzy piece, wtedy będzie troszkę szybciej. Okej, okay, całe złoto przepalone, teraz zobaczmy ile mogę zrobić sztabek. Netherite ingot. 10 sztabek. Nie pamiętam ile dokładnie potrzebowałem i zostało mi jeszcze jeden neterytowy złom. Teraz przejdziemy się do diody, bo z tego co pamiętam on prawie od samego początku serwera miał te takie stoły, na których się ulepsza diamentowe rzeczy na neterytowe. A mi się po prostu tego nie chce robić, między innymi dlatego, że po prostu tego nie pamiętam. I tyle. Tak więc po prostu skorzystam z tego, że on to już ma od dłuższego czasu. I teraz tak. Może zacznijmy od miecza. O mój Boże, tak. Neterytowy rozłupywacz czaszek. 10 ataku na 11. Zawsze coś. I przy okazji nie spłonie w lawie, więc bardzo mi się to podoba. Neterytowy jedwabek. Neterytowy Fortunator 3000. Neterytowa łyżka. Neterytowy nóż do masła. I teraz zbrojka. Neterytowa klata. Neterytowe spodnie. Neterytowy hełm. I neterytowe buty. I mam jedną sztabkę, którą mógłbym odsprzedać. O, cover me in debris. Dostałem osiągnięcie. To te, które jest wyzwaniem, a nie osiągnięciem teoretycznie. I przez to ma tą taką fajną, przyjemną muzyczkę, która rzeczywiście sprawia, że człowiek jeszcze bardziej cieszy się z tego, co osiągnął. No i muszę powiedzieć, że wyglądam mocarnie. Kocham ten hełm. On jest naprawdę niesamowity. Kurde, jak mi się podoba ta zbroja. Jestem strasznie zadowolony z tego, że nazbierałem neteryt. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i do zobaczenia. Cześć!